Łazik Księżycowy, czyli Lunar Rowing Vehicle czyli jedyny samochód na Księżycu. Może nie do końca wygląda jak samochód, albo, jakaś, jak, albo jako taka no, dosyć przerobiona wersja jakiegoś samochodu, ale oczywiście mamy silnik, mamy koła, raczej silniki, mamy koła siedzenia więc ten nasz łazik tak już go nazywajmy pojazd kołowy możemy nazwać nawet samochodem na potrzeby tego materiału. Zacznijmy jednak od tego, że oczywiście jest to pojazd, który został przetransportowany na Księżyc i dzięki któremu astronauci, którzy lądowali na tym Księżycu w tych trzech ostatnich misjach programu Apollo 15, 16 i 17, mieli o wiele większe możliwości. Po prostu ten łazik, ten LRV, w skrócie od, od tego Lunar Rowing Vehicle, po prostu umożliwił im podróż, przemieszczanie się na większe odległości oraz łatwiejszy transport narzędzi, ale też tych próbek, które to próbki pobierali astronauci będąc na Księżycu. Oczywiście dzisiejszy bohater, Łazik Księżycowy, był elementem, który mocno wpłynął na popularność, na powrót popularności programu Apollo. Ponieważ może nas to dziwić, ale po pierwszym wylądowaniu, po drugim wylądowaniu ta popularność mocno spadła. Ludzie podeszli do tego w ten sposób: byliśmy, wylądowaliśmy, spokój. Tam już się nie opłaca latać, a popularność misji księżycowych mocno spadła. A jednak zastosowanie łazika, zastosowanie pojazdu, który umożliwiał poruszanie się po tym księżycu. Nie planecie, tylko księżycu, to jednak było coś wow. Znowu coś się dzieje, jednak tutaj to dodało dużo takiej ciekawości ze strony ludzi. Tylko, że mieliśmy jedno lądowanie z Łazikiem, drugie lądowanie z Łazikiem, i niestety ta popularność już poszła na łeb na szyję. No niestety, my bardzo szybko przyzwyczajamy się do takich rzeczy i myślę, że po lądowaniu na Marsie, kiedy już do niego dojdzie, to też będzie super ekstra. Jesteśmy na Marsie, później będzie drugie lądowanie, później będzie jakaś baza, i bardzo szybko przejdziemy do tego, jak do czegoś normalnego. Latamy na Marsa spoko, kolonizujemy Marsa spoko. I tu, w przypadku programu Apollo, też tak było. Troszkę ten, można powiedzieć, łazik podkręcił atmosferę. Tylko, że można powiedzieć, w sposób krótkotrwały. Ale tak to już niestety wygląda. Tak to już yy, niestety jest, że my bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego, co się dzieje. No ale wróćmy do dalszej części materiału, już może bez mojej twarzy, tak żebyście nie musieli tego momentu przesuwać, ani nie musieli tego momentu po prostu odwracać głowy od ekranu, chociaż może nie jest tak źle. Wracając do naszego dzisiejszego bohatera. Oczywiście, oczywiście. Przewiezienie tego łazika na Księżyc też nastręczało pewne trudności. I tutaj nie chodzi tylko o masę. Ta masa ponad 200 kg jeszcze nie była tak dużym problemem. Te 209-210 kg to jeszcze było coś do przeskoczenia. Tutaj raczej chodzi o wielkość. Dlatego już przy założeniach określono, jakiej wielkości ma być łazik. W tej postaci złożonej, ponieważ gdy, mówi, ponieważ gdy mówimy o łaziku księżycowym, o LRV, to mówimy o pojeździe, który na czas transportu po prostu był złożony. Znajdował się w specjalnym miejscu, w tym lądowniku księżycowym, i astronauci powylądowali, musieli go rozłożyć. No, jednak ta wielkość była przeszkadzająca. A gdy mówimy o wielkości. To długość wynosiła 310 cm, wysokość 114 cm, i tak jak powiedziałem, masa wynosiła 209 kg. No, 209 kg na Ziemi, ponieważ gdy mówimy o tej masie na Księżycu, to ona odpowiadała temu, co na Ziemi ważyłoby 34 kg. Tutaj mówimy o 34 kg siłach. No, może nie wnikajmy, nie potrafię tego tak łatwo wytłumaczyć. Ale można powiedzieć, że z powodu tego ciążenia około sześciokrotnie niższego na Księżycu niż na Ziemi, no, można powiedzieć, że ten łazik na Księżycu ważył no, powiedzmy 34-35 kg. I właśnie dzięki temu ten napęd, jaki był potrzebny, nie był wcale taki jakiś duży. To znaczy, ta moc, ta siła, która miała napędzać. Ten łazik nie musiała być jakoś imponująca, ponieważ w przypadku LRV zastosowano cztery silniki, każdy silnik przy jednym kole i one generowały ćwierć konia mechanicznego 18, kW, czyli łączna moc łazika księżycowego to jeden koń mechaniczny. Wydaje się niedużo. No, oczywiście jest to nieduża moc, ale jak widać wystarczająca. I pozwalało to, yy, według projektu, rozpędzić się do 13-14 km, chociaż w ostatniej misji w Apollo 17 udało się uzyskać nawet 18 km na godzinę. No więc pojazd wcale nie taki lekki. Najszybszy pojazd na Księżycu. Oczywiście nie powiedziałem, ale były to silniki elektryczne. No, raczej silnik spalinowy, gdy nie mamy tlenu i musimy go dostarczać. No nie byłby tutaj zbyt dobrym rozwiązaniem, zbyt ciężki, zbyt skomplikowany. Silniki elektryczne, jeśli chodzi o księżyc, bardzo dobrze się sprawdzają. Były one niejako zasilane przez, dwa, przez dwie baterie, przez dwie baterie srebrno które miały łączną pojemność 242 Ah. Oczywiście były one dwie, ale nawet gdyby jedna uległa awarii, to już jedna, pozwalała zapewnić odpowiednią moc, odpowiednią ilość energii raczej, żeby napędzić ten pojazd. Jeśli chodzi o zasięg, to szacuje się go na około 90, 90 kilka kilogramów. Niektórzy uważają, że ten zasięg mógłby być zdecydowanie większy. Jednak przyjmuje się, że to są okolice 90 kilometrów. No, I tak dosyć dużo. Oczywiście, jako pojazd, który miał transportować ludzi, to był to pojazd wyposażony w siedzenia, a dokładnie dwa siedzenia, ponieważ tutaj nim mogło podróżować dwóch astronautów. I łącznie ten łazik mógł przewieźć 230 kg, to znaczy dwóch astronautów z wyposażeniem, plus narzędzia, plus jakieś próbki. I to mogło ważyć 230 kg. Łącznie mogło to ważyć, ten ładunek, 230 kg. Gdy budowano LRV, musiano pamiętać nie tylko o tym, że ma być lekki, niezawodny oraz musi się złożyć do niewielkiego rozmiaru, musiano również pamiętać, że te warunki, jakie są na Księżycu, są dosyć ekstremalne. Nie chodzi tylko o grawitację, nie chodzi tylko o promieniowanie, chodzi też o temperatury. Dlatego Łazik Księżycowy, czy też LRV, ponieważ tych Łazików Księżycowych później się pojawiło więcej, w ten sposób można określać inne bezzałogowe pojazdy, on mógł pracować w temperaturach od minus 130 do plus 200 stopni Celsjusza, więc dosyć twardy zawodnik. Tylko, że chociaż. Teoretycznie miał być to pojazd niezawodny, to jednak wiedziano, że do awarii może dojść. Ten pojazd mógł się zakopać, ten pojazd mógł się przewrócić, ryzyko istniało. Dlatego astronauci, którzy używali LRV-ki, mieli pewne ograniczenia. I tym ograniczeniem, poza tym, że no, nie wolno było podjeżdżać na, pod jakieś ostre wzgórza, zjeżdżać w miejscach, no, gdzie można było sobie coś zrobić albo też Zrobić temu pojazdowi coś, to dodatkowym ograniczeniem była odległość, na jaką mogli oddalić się od lądownika. I wynosiła ona 6 mil. Po przeliczeniu jest to około 9600 metrów. Jest to odległość, którą określono jako bezpieczną, ponieważ nawet gdyby w odległości tych ponad 9,5 kilometrów doszło do awarii, doszło do zakopania się LRV. To astronauci mieli wystarczającą ilość powietrza w butlach, w kombinezonach, żeby bezpiecznie wrócić do lądownika. Więc te 9,5 km to był taki limit, poza który ci astronauci nie mogli się no, jednak oddalać, ale nigdy tego nie wykorzystywano. Co ciekawe, w pierwszej misji, gdzie użyto Łazika w Apollo 15, łącznie przejechano 27 km-900 metrów, km, i zajęło to 3 godziny. I oddalono się maksymalnie na 5 km od lądownika. W misji Apollo 16 no, przejechano mniej, ponieważ przejechano 26 km 900 m. Czas jazdy to 3 godziny 26 minut, i oddalono się od lądownika na 4 km 600 m. W misji Apollo 17 zrobiono najwięcej kilometrów, 35 kilometrów 700 metrów. Jechano łączny czas jazdy, a nie jechano to 4 godziny 29 minut. A, a maksymalna odległość, na jaką oddalono się od lądownika, to 7 kilometrów 600 metrów. Więc jak widać, nie pokonywano jakichś dużych odległości, jednak i tak to było coś. Pamiętajmy, że no jednak tu jesteśmy na Księżycu. I co bardzo, bardzo ważne, no tu trzeba jednak uważać. Tutaj nie wspomniałem o kołach. Kołach, które były bardzo problematycznym elementem, ponieważ wiedziano, że ta powierzchnia księżyca jest dosyć specyficzna i bez zastosowania no, czegoś specjalnego, tutaj przeprowadzono tysiące prób, jednak nie stworzy się pojazdu, który mógłby tam się poruszać w sposób taki. Nie tylko bezpieczny, nie tylko w taki sposób, że nic się nie stanie, ale żeby w ogóle mógł się poruszać. Dlatego zastosowano dosyć ciekawe koła. A koła, na które w końcu się zdecydowano, były zbudowane z drutu fortepianowego, ocenkowanego, i na to były nałożone takie elementy, które po prostu tworzyły bieżnik. I były to elementy tytanowe, czyli miały być te koła wytrzymałe. Miały być też lekkie i miały zapewniać odpowiednią trakcję. To był bardzo duży problem, którego bardzo się obawiano. Myślano o przeróżnych formach, no, jednak poruszania się tego pojazdu, i teraz, gdy myślimy o tym ponownie, szeroko czerpiemy z tego, to znaczy specjaliści z tego czerpią, jednak no, próbujemy wprowadzić też inne rozwiązania. Tutaj, gdy mówiłem o LRV, nie wspomniałem o tym, że tutaj tym, że wykonawcom. Głównym wykonawcą był koncern Boeinga plus na przykład współpracował z General Motors. Tych firm, które uczestniczyły w projektowaniu i w budowie tych łazików, było więcej, ale jednym z tych, którzy odpowiadali za zbudowanie LRV, był Polak. To znaczy człowiek polskiego pochodzenia, Mieczysław Becker który urodził się w 1905 roku, który uczestniczył w kampanii wrześniowej, później wyjechał na zachód, w końcu trafił do Kanady, później do Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie był jednym z konstruktorów między innymi oczywiście LRV tego łazika księżycowego, ponieważ on był pracownikiem wojskowego laboratorium pojazdów terenowych Dodatkowo był też wykładowcą i jednym z jego zadań w czasie jego długoletniej kariery było wprowadzenie rozwiązań, które będą umożliwiały LRV poruszanie się po Księżycu. No więc można powiedzieć, że nie byłoby tego pojazdu, on nie poruszałby, on nie poruszałby się tak skutecznie jak ma to miejsce teraz, no gdyby nie Polak. Więc my też mamy bardzo ważny wkład. W eksploatację księżyca. Tutaj może od razu powiem, że gdy planujemy wrócić na księżyc i planujemy założyć tam po prostu bazę, to posiadanie pojazdów księżycowych jest potrzebne. No to, jest jedno z to jest jedna z podstawowych rzeczy, żebyśmy mieli tam większe możliwości transportowe, większą mobilność, większe bezpieczeństwo. Dlatego te prace nad tymi pojazdami księżycowymi już trwają. Już są dosyć zaawansowane, dlatego warto no, śledzić ten temat. Ja też kiedyś stworzę materiał właśnie o tym, czego potrzebujemy, żebyśmy na ten księżyc wrócili i tam zostali. I żeby może, jeśli będzie to możliwe, żebyśmy wykorzystywali to, co jest na tym księżycu, czyli legendarny Hel-3. A bez pojazdów jest to niemożliwe. Podsumowując, należy stwierdzić, że łazik księżycowy dał bardzo dużą, dodatkową możliwość, jeśli chodzi o to badanie księżyca. Tutaj jednak przewożenie ładunków, możliwość przemieszczania się na większe odległości to była wartość bardzo ważna. Tutaj naprawdę dużo dały te łaziki. Nie mówiąc o tym, że jednak ta technologia też się rozwinęła, i obecnie próbuje się budować od nowa. Może nie te same, tylko po prostu inne łaziki, żeby to wszystko było jeszcze lepsze. No, niektórzy zadają sobie pytanie, dlaczego nie wracamy na Księżyc tak jak y, robiliśmy to w latach 60., wykorzystując tamten sprzęt. No Po pierwsze, odtworzenie go byłoby bardzo trudne i właściwie by zbliżało się do tego, co musielibyśmy zrobić, żeby hmm, zbudować wszystko od nowa. No i do tego się nie rozwijamy. Dlatego. Wszystko dzieje się po prostu od nowa. Dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że jesteście. Wiecie, co możecie zrobić, czyli możecie zasubskrybować ten kanał, możecie go polecić, pokazać swoim znajomym. No, doskonale wiecie, co można zrobić, żeby po prostu rozwój tego kanału był coraz lepszy i żeby nas było coraz więcej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.